Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Bedlińska. Mieszkam w miejscowości Staw, niedaleko Chełma. Swoje biuro rachunkowe prowadzę od 2017 roku. Biuro położone jest w Chełmie na ulicy Lwowskiej 13F, w centrum Chełma, niedaleko Chrobrego. Zatrudniam obecnie jedną osobę, przyjmuję też osoby na staż. Prowadzę księgowość w różnych firmach. Są to głównie firmy w branży budowlanej i usługowej. Są to też usługi kosmetyczne, stomatologiczne, dentystyczne, a także są to inne branże. Moje biuro prowadzi różne rodzaje działalności gospodarczych. Jest to książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz pełna księgowość. Od ubiegłego roku prowadzimy też księgowość wspólnot mieszkaniowych. Mamy ich obecnie około 40. Ogólnie moja firma prowadzi księgowość na terenie powiatu chełmskiego, ale mamy też firmy z terenu całej Polski. Pracujemy na programie Symfonia. Jest to program online w tak zwanej chmurze, dlatego specjalizujemy się też w pracy zdalnej z klientem. Klient wysyła drogą elektroniczną do nas dokumenty, a my przetwarzamy je w systemie księgowym i rozliczamy klienta zdalnie. Biuro rachunkowe zajmuje się również pisaniem wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wówczas taki przedsiębiorca, który u nas napisze wniosek, zostaje u nas naszym klientem i przeważnie jest on bardzo zadowolony z naszych usług, ponieważ pomagamy mu także w rozliczaniu dotacji, którą uzyskał. Dotacje, na które piszemy wnioski obecnie, pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Kwota dotacji to 35 tysięcy złotych. Są też inne dotacje z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie ma na razie dostępnych wniosków. Będą one prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku. Zachęcam wszystkich klientów do współpracy z moim biurem rachunkowym. Przypominam, że biuro mieści się w Chełmie na ulicy Lwowskiej 13F, drugie piętro naprzeciwko Chrobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.